Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dziś porozmawiamy sobie o 11 odcinku jednego z isekajów, które omawiam. I macie oczywiście link w opisie, znaczy link w opisie, nazwę tego anime w opisie, bo jest ciężka do wymówienia. I zaczynamy. 10 odcinek był za nami, teraz czas na 11. W pierwszych już momentach mamy tutaj naszą miłą panią, którą ja sobie nazywałem taką babuszką miłą, taką tyci tyci, która od lat badała różne, jakby to nazwać? Pleśnie? No bo to chyba najbardziej można nazwać. Różne pleśnie, różne takie mikroorganizmy, o których ona nie miała pojęcia, że to są mikroorganizmy, więc troszkę mi tu śmierdzi takim, wiecie, no ona nie miała nic, co by mogła sobie zajrzeć, że tam są żyjące stworzenia. Widzi tylko, że coś narasta i bada to. No takie z drugiej strony, no okej, okay, no niby to jest... Ale coś mi, no właśnie śmierdzi mi tu tym wymuszeniem, nie? Że ona była potrzebna na podstawę po prostu pandemii, która tam zawitała, czarną śmierć, więc ona od lat z powodzeniem wytwarza takie coś. No takie troszkę mi to jedzie, ale z drugiej strony, no nie oszukujmy się, są ludzie, którzy właśnie mają taką zajawkę i będą coś robić na przekór całemu światu, więc... Z drugiej strony jest to logiczne, że znalazła się jedna taka osoba, tylko bardziej by mi pasowało może, gdyby ona to badała w domu gdzieś, na zaciszu, jako dodatkowa praca, jak tam lekarki, nie, czy tam farmaceutki, czy jak Kiwie, jak to tam zwał. I wtedy byłoby to moim zdaniem troszeczkę bardziej autentyczne, a nie, że ona ma jakieś tam fundusze i przez lata bada coś, co przez x lat nic nikomu nic nie dało, więc to jest dla mnie bez sensu. No ale dobra, mniejsza o to. Tu widzimy, że ona jest szykanowana i dosyć poniżana jako farmaceutka z racji tego, że ma najróżniejsze właśnie typy grzybów i po prostu pleśni, narośni, więc jak najbardziej, chyba raczej w średniowieczu było coś takiego. Tu mamy różne badania, które ona tam w sobie wytwarza, bla, bla, bla. Dobra, to już mamy te. Mamy naszego farmę, który po prostu oczywiście tam ratuje ile może, walczy ile może, tak, z tą chorobą. On to, w sumie tutaj nie ma nic zbyt ciekawego do powiedzenia, poza tym, że ta laska jest naprawdę cholernie przydatna i w sumie to ona ma moc niezwykłą, bo jego leki po prostu wzmacnia leki, które on wcześniej miał, wzmacnia tym, więc no rewelacja, tak. Tu mamy tam pierdu śmierdu. Konwersacje niektóre są po prostu bez sensu. Tutaj mamy znowu naszą miłą babunię, która po prostu, ojciec farmy, ona się boi, że wiecie, że ona straci robotę, no bo przecież przez tyle lat nic nie osiągnęła i bla, 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 bla. Ale tutaj szybko zostaje wyjaśniona, że to, co ona robi, to po prostu jest to potrzebne. No i się okazuje, że ten maluszek, czyli główny lek na tą chorobę, czyli na czarną śmierć, to w ogóle ona sobie produkuje na masową skalę, więc takie... Okej, okay, przymknę na to oko, chociaż troszeczkę jest to naciągane jak dla mnie. Ja rozumiem, gdyby ona to robiła w domu, naprawdę, bo wtedy to ona ma taką zajawkę, próbuje wynaleźć jakiś tam sposób. No są tacy ludzie, przecież ja tego nie neguję, tylko cholera jasna, w takim momencie ona miała na to... nie, bez sensu, bez sensu. To mamy naszego farmę, który po prostu tam uratował ile dał radę, no i wraca do swojego miasta oraz tutaj mamy, okazuje się, że wszyscy ci ludzie mają czarną śmierć i zostali i uciekli z tej wioski z ładunkiem różnych zwierząt i tak dalej, więc no wychodzi na to, że nie za dobrze dla Imperium się to kreuje. Mało tego, oni kompletnie nie mają pojęcia, co tak naprawdę nieśli, więc no jest słabo. Tutaj mamy naszego ojca farmy, który po prostu tamtego, no i maska, no to co w naszym świecie głównie teraz rządzi, tak? Dosyć tematycznie, że tak powiem, doszło nam te anime. Jesteśmy atakowani, tak. Zostali zaatakowani przez świętych rycerzy, czyli taką jakby elitę wśród elit gwardzistów różnych. No to jest akurat, no wiecie, no, jak dla mnie bardzo fajnie, tylko mogliby ich więcej pokazać. Tu mamy tylko dosłownie kruszynkę. No i on to, co miał, jego zadaniem było to, żeby rozprowadzić najróżniejsze tam chomiki, żeby one po prostu rozniosły czarną śmierć. Najpewniej nawet nie wiedzą, że to jest czarna śmierć, więc zostali pewnie do tego zmuszeni przez swojego króla, bądź może tego gościa, który tam był, no bo to tak wychodzi, tak? No nic innego mi nawet nie przychodzi do głowy.
No i tyle, nie? Odcinek, jak mamy szczery, był jednym z nudniejszych, a to jest już 11. Jestem troszeczkę zawiedziony, ale dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Oby wam się podobał ten odcinek. Dla mnie był troszeczkę za nudny, zbyt troszkę naciągane niektóre te momenty były, ale ogólnie anime jest po prostu przyjemne. Nie jest to rewelacyjne, ale jest po prostu przyjemne.